Chcesz w szybki sposób edytować zdjęcia na swoim telefonie lub też tablecie? W tym materiale pokażę Ci, jak to zrobić. A więc wchodzisz w App Store lub też sklep Play, wyszukujesz aplikację Snapseed i klikasz Pobierz. Ja już tego nie muszę robić, ponieważ mam już ją pobraną. Gdy już aplikacja Wam się pobierze, klikacie przycisk Otwórz. Klikacie klawisz plus, wybieracie zdjęcie, które chcecie zaimportować. W moim przypadku będzie to zdjęcie pobrane z którejś ze stron, gdzie po prostu są obrazki no copyright, czyli takie, gdzie możemy korzystać z tego bez żadnego ograniczenia czy też limitu, bez podawania praw autorskich oraz twórcy. Ok, a więc jak widzicie, zaimportowały nam się nasze zdjęcia. Na samym starcie omówimy sobie to, co mamy dostępne w aplikacji, czyli są to style, narzędzia oraz opcje eksportu. Na samym środku oczywiście mamy wielki podgląd tego, co widzimy. Możemy sobie otworzyć jakieś inne zdjęcie, czy też cofnąć do wersji głównej. Tutaj mamy również podane wszystkie szczegóły, jak i możemy wejść na przykład w samouczki, czy też na przykład ustawienia. Da się zrobić tak naprawdę wszystko tutaj, co tylko będziemy chcieli. Więc tak, na samym dole mamy oczywiście jakieś tam filtry, możemy sobie je zastosować, one szybko, w fajny, łatwy sposób automatycznie dodadzą się do naszego zdjęcia, ale to nie o to nam chodzi, ponieważ nam chodzi głównie o to, aby móc te zdjęcia edytować samemu. Więc póki co sobie to wyłączymy i wejdziemy do zakładki narzędzia. W narzędziach mamy dostosuj, szczegóły i wiele innych. Tak naprawdę wszystko to, co jest w ostatniej linii i prawie że do glow, który jest przedostatniej, możemy sobie pominąć. No to wiadomo, nazwa sama daje, jest to dużo filtrów, jest to jakieś tam winetowanie. Jedyne, co jest warte tutaj uwagi, to jest pozycja głowy oraz opcja portret, gdzie możemy na przykład automatycznie wygładzić naszą skórę. Ale ja zawsze, gdy obrabiam jakieś zdjęcie, jest to na przykład portret lub też zdjęcie twarzy, lubię zacząć po prostu od edycji samej tej twarzy, czyli też poprawieniu jej, prawda? Więc wchodzimy sobie w narzędzia, wybieramy opcję naprawianie. Teraz tak, tutaj mamy coś takiego jak taki mazaczek, możemy sobie jeździć i to wszystko nam się będzie tak naprawdę coś tam edytowało. Tu możemy sobie w górnym prawym rogu kliknąć przycisk i zobaczyć, co było i co jest, ale cofniemy sobie to do samego początku. Ja korzystam z Apple Pencila, czegoś takiego, nie wyoszczę, bo jest wyoszczony na moją twarz. No i co mi to pozwala? Pozwala mi to przede wszystkim na po prostu precyzyjniejsze zaznaczanie obrazka, obszaru lub też rysowanie po ekranie. Wy możecie to samo robić oczywiście palcem, to nic tak naprawdę nie znaczy. Więc zacznijmy. Im bardziej przybliżycie, tym też sam mazak będzie tak naprawdę mniejszy, bardziej dokładny, więc warto po prostu o tym pamiętać. Dwoma palcami przesuwacie po ekranie, jednym już coś tam robicie. Sam program nie rozpoznaje rysików, po prostu poznaje wszystko, co jest dotykiem, jako po prostu mazanie po ekranie. Więc zaznaczmy sobie to, żeby było bliżej i zaczniemy edycję. Ja Wam to pokażę w przyspieszonym tempie. Ok, udało mi się zrobić coś takiego. Nie jest to nic fenomenalnego, ale załóżmy, że jest to efekt, o który nam chodziło. Potem możemy sobie jeszcze oczywiście lepiej obrobić to zdjęcie, ale zaakceptujmy wszystkie zmiany i uznajmy, że to jest to, o co nam chodziło. Klikamy w narzędzia, wybieramy opcję portret. I w opcji portret będziemy mieli dodatkowe
po prostu dodatkowe możliwości. Pierwszą z nich będzie na przykład wygładzenie. Warto byłoby wygładzić tą skórę na tyle, aby nie było widać tych wszystkich wyprysków skórnych i tak dalej. Warto jest też zrobić to w taki sposób, żeby wyglądało to naturalnie, czyli nie dajemy zawsze tam suwaka na sam koniec i nie dajemy nigdy też na przykład najmocniejszego tego wygładzania, bo jak widzicie tutaj, ta pani już na przykład zatraca wartości swojej skóry, prawda? Możecie zobaczyć na moim Instagramie, link macie w opisie, jest to graftek.sp, że troszeczkę przesadziłem na tym, ale bardziej chodziło mi o to, żeby pokazać, że potrafię to zrobić, żeby to było naprawdę ekstremalne. Jeżeli możemy coś zrobić mniej, to możemy również zrobić coś bardziej. Na samym środku mamy dostosuj, tutaj mamy wyrazistość oczu, na przykład jeszcze wygładzanie skóry. Jak widzicie, skórę można naprawdę ładnie tutaj wygładzić. Tak jak powiedziałem, nie robimy tego w taki sposób, żeby nie przesadzić. I wygładzanie twarzy, to po prostu tą twarz nam delikatnie rozjaśnia. No, jak widzicie, przed i po widzimy, że po jest o wiele lepiej. Tutaj, jak widzicie, w okolicach nosa tracimy troszeczkę szczegółu, ale to będę mógł troszeczkę przyciemnić na samym już gotowym zdjęciu. Póki co chcę jak najwięcej pozbyć się tych wszystkich wyprysków skórnych, więc zrobimy to w taki sposób, żeby to wszystko było troszeczkę lepiej ustawione. Sama twarz już jest naprawdę dosyć ładnie wyglądająca. Jest przede wszystkim naturalna, także naturalna, w cudzysłowie. Wygląda to po prostu, jakby to było oryginalne, prawdziwe. Na samym dole mamy jeszcze taką opcję jak wyrazistość oczu. Tutaj po prostu podbijamy ich jasność, to jest normalnie, to jest nienormalnie, czy już po naszej edycji. Nie chcemy oczywiście przesadzić, więc zróbmy tam około 32. Tak naprawdę do każdego zdjęcia każde ustawienie będzie inne. Jedno będzie lepsze, drugie też będzie gorsze. I klikamy OK. Jak widzicie, nasze zdjęcie wygląda już o niebo lepiej. Tutaj możemy wyświetlić sobie wszystkie zmiany. Jak widzicie, to jest zdjęcie oryginalne, tutaj mamy naprawione, a tutaj mamy w wersji portretowej już i takie udoskonalone przez AI samego programu. Jak widzicie, AI jest dosyć rozbudowane, ale wejdziemy sobie jeszcze raz w naprawianie i pozbędziemy się tego, co nam zostało. Spadnie aż z wrażenia długopis. Tak jak widzicie, mamy taki włos, który nam idzie przez całą długość głowy. Tego nie chcemy, żeby to było aż tak widoczne. Tutaj pod okiem mamy troszeczkę kropek, nad samym oczkiem mamy również troszeczkę kropek, tutaj również. I chcemy to wszystko usunąć, chcemy się tego pozbyć, żeby samo zdjęcie było jak najlepsze. Jak widzicie, taki ołówek bardzo dużo pomaga. Możemy dzięki temu zrobić o wiele więcej, dokładniej, no i przede wszystkim szybciej. Więc warto w coś takiego się zaopatrzyć, jeżeli macie na przykład tableta, na którym to robicie, tak jak ja. U mnie jest to po prostu zwykły iPad, żadna wersja Pro, uznałem, że nie ma sensu. Tak naprawdę te wszystkie iPady, nawet nie jesteśmy w stanie wykorzystać ich 100% potencjału, więc wydaje mi się, że nie jest to coś mega potrzebnego. Tutaj troszeczkę za daleko, chcemy sobie to wygładzić lekko. Przede wszystkim to, co nam zostaje, to takie pomarańczowe i czerwone placki, jak widzicie. Warto się tego pozbyć wszystkiego, aby było to troszeczkę inaczej wyglądające. Tutaj na czole, w tych ciemniejszych miejscach, troszeczkę nam tego wszystkiego nie wygładziło, no ale to nic, możemy to teraz poprawić, właśnie po to to robimy. Na samym starcie chciałem przede wszystkim pozbyć się tych takich największych miejsc, gdzie było to najwięcej widać, i też chciałem przedstawić wam opcję, że takie coś w ogóle jest. Tutaj przy oku żadnego miejsca nie możemy pominąć. Tutaj troszeczkę jest, ale trochę przesadziłem. Tutaj włos możemy usunąć. Jak widzicie, sama twarz nie jest aż taka idealna tutaj, jeżeli chodzi o
same usuwanie, bo tych defektów skórnych było naprawdę tutaj ogromna ilość, ale to dobrze, ponieważ jest trudniejsze zdjęcie. Na trudniejszych zdjęciach zawsze lepiej się uczyć. Kolejną opcją są szczegóły. Możemy tutaj robić, żeby twarz była dokładniejsza lub też mniej dokładna. Im bardziej ją rozmarzymy, tym bardziej będzie to wyglądało pastelowo, tak nienaturalnie. Wszystko zależy od tego, co chcecie w danym momencie uzyskać. Oczywiście w tym przypadku najlepiej byłoby tą twarz rozmyć, żeby ona była mniej ostra, bo kontury mamy i tak dosyć widoczne, więc chodzi mi o to, że im bardziej rozmyta twarz, tym mniej to mamy szczegółów, tym to wszystko jest bardziej takie, wiecie, rozmazane. A z drugiej strony im więcej damy struktury, czyli będzie to bardziej szczegółowe, tym bardziej będzie te wszystkie defekty skórne widać. Ja tutaj jednak się skupię na tym, aby ta twarz była troszeczkę bardziej wyrazista, żeby miała troszeczkę więcej szczegółów, mimo tego, że stracimy na tym, jak to zdjęcie finalnie będzie wyglądało. A na samym dole mamy wyostrzenie, troszeczkę znowu dodamy sobie tej ostrości, nie przesadzając, aby to wyglądało dokładniej, po prostu bardziej te szczegóły, żeby były uwydatnione na samej naszej twarzy. Potem mamy opcję dostosuj, możemy tutaj zwiększyć lub też zmniejszyć sobie jasność tego zdjęcia. Ja zawsze zaczynam od cieni, chcę zawsze zrobić coś takiego, żeby ta twarz była jak najbardziej wyrazista, jak najbardziej rzucała się na pierwszy plan. Tym sposobem po prostu wyrzucam wszystko to, co jest mi niepotrzebne na zdjęciu, to co kłóci się z moim, że tak to powiem, widokiem takim ostatecznym tego. Jak widzicie, usunąłem sobie te wszystkie prześwietlenia, chociaż w tym przypadku wydaje mi się, że lepiej będzie wyglądało to mimo wszystko trochę jaśniejsze. To oświetlenie sobie troszeczkę zmniejszymy. Nie wiecie, jakie jest moje takie finalne to zdjęcie, jakie ma być. Chcę sobie zrobić troszeczkę takie troszeczkę czarno-białe. W tym celu rozjaśnimy sobie jeszcze tą twarz. No i teraz za pomocą temperatury możemy tutaj bardzo dużo zmienić. Chciałbym, żeby one było czarno-białe, bardziej wchodzące w taki pomarańcz delikatny. Dlatego też w taki sposób zaznaczam to wszystko. Zależy mi po prostu na takim efekcie. Jak widzicie teraz, jak bawimy się tymi suwakami, otóż mamy nasycenie, możemy sobie je dodać, zmniejszyć. Im więcej bawimy się tymi suwakami, tym bardziej nasze zdjęcie się zmienia. Patrzcie, to jest przed, to jest po. Wygląda to coraz lepiej. Ale jeszcze można je troszeczkę dopieścić. Im więcej dajemy kontrastu, tym z kolei wszystko staje się bardziej płaskie, im mniej z kolei, a im więcej, tym wszystko staje się takie zaszumiane, mniej wyraziste. Mimo wszystko mi bardzo podobają się zdjęcia te takie mało kontrastowe. Nie zależy mi tutaj na tym, żeby to wyglądało w taki sposób. I to oświetlenie znowu troszeczkę sobie zmniejszymy. Te cienie znowu troszeczkę i tą temperaturę również zmniejszymy i samo nasycenie już pogłębimy do 70 jednostek, może do 65. W samym ramie możecie jeszcze przyciąć to zdjęcie na przykład do rozmiaru typowo na samego Instagrama. Tutaj wybierzmy sobie na przykład 5-4 lub też 7-5. Ogólnie 5 do 4 jest, wydaje mi się, że najlepsze. Można też zrobić kwadrat albo oryginał. Zostawię sobie tutaj akurat oryginał. Możemy sobie zmieniać perspektywę. Mamy też opcję pędzla, czyli załóżmy, że chcę sobie wybrać na przykład, aby coś przyciemnić. No to co? Jedziemy sobie na przykład na sam dół i możemy przyciemnić tutaj całą naszą szyję, prawda? Aby to wszystko wyglądało troszeczkę bardziej na ciemniejsze. Oczywiście możemy patrzeć po prostu po masce, to co robimy i tak dalej. Samo sobie to akurat odpuszczę w tym zdjęciu. Mamy też coś takiego jak HDR, czyli możemy, no w tym czarno-białym zdjęciu będzie to akurat średnio widoczne, że tak to powiem, jak to faktycznie działa. A słuchaj, opcji jest naprawdę masa. Jeżeli chcielibyście, abym pokazał wam więcej filmów z tego programu, no to możecie dać znać w komentarzach, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli zobaczę wasz odzew, to, że wam się to spodobało, no to oczywiście tego typu materiałów na kanale pojawi się znacznie, ale to znacznie
Więcej, sam program ma tak naprawdę ogrom opcji. Jest to odpowiednik Lightrooma, także wydaje mi się, że jest to jak najbardziej fajny i prosty przede wszystkim program, gdzie możemy nauczyć się naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo samej podstawowej obróbce tych zdjęć i przede wszystkim działa on fenomenalnie tak naprawdę na dużych ekranach typu na iPadzie czy tam na jakimś Samsung Galaxy Tabie. Im większy i lepszy macie ekran tak naprawdę, tym lepiej to będzie wyglądało. Wyobraźcie sobie, że tu jest zwykły IPS w moim tablecie, prawda? To jest po prostu zwykły tablet, ale wyobraźcie sobie, że robicie to na nie wiem, Samsungu Galaxy Tab S8 Ultra, gdzie macie 12,9 cali, jest to super AMOLED, macie dużo herców i wygląda to naprawdę fenomenalnie. Dobrze, wydaje mi się, że w tym filmiku to będzie na tyle. Dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w następnym materiale na kanale. Cześć!